Znajdujemy się na wystawie stałej historii Górnego Śląska w Muzeum Śląskim w Katowicach, w mieszkaniu PRL-owskim, które posłużyło nam jako scenografia do nagrywania Super Siódemek. Tak więc czasowo, historycznie spotkaliśmy się gdzieś pomiędzy okresem międzywojnia a współczesnością. Muzyka, która była bohaterką poprzedniej Super Siódemki, jest bardzo mocno związana z filmem dźwiękowym, który pojawił się pod koniec lat 20. XX wieku. Dzisiaj bohaterami naszego spotkania będą filmy dźwiękowe z drugiej połowy lat 30. Pierwszy program, który chciałem zaprezentować, to program filmu Nie miała baba kłopotu. Jest to kraszony licznymi fotosami z tego filmu, a między innymi w programie tym jest fragment piosenki, która była bohaterką tego filmu, Czy to warto być upartą. Jako ciekawostkę chciałem tutaj zaznaczyć, że utwór ten wykonał Witold Zacharewicz, który występował właśnie w tym filmie i to było jego jedyne nagranie na płyty gramofonowe, jedna jedyna piosenka, którą nagrał dla wytwórni Columbia. Drugi program prezentowany tutaj to film, w którym zagrał Jan Kiepura, film pod tytułem Pieśń Miłości. Już w poprzednim odcinku nawiązywaliśmy do tego śpiewaka operowego. Jest takie również nawiązanie, że na fotosie Jan Kiepura występuje, prezentuje się w stroju księcia Mantui z opery Rigoletto Verdiego, a teraz w marcu 2021 roku będziemy obchodzili 170. rocznicę prapremiery tej opery w weneckim Teatrze La Fenice. Trzeci program to reklama filmu Jego Wielka Miłość ze Stefanem Jaraczem. To jest to bardzo ciekawy program, ponieważ został sporządzony w formie koperty, a wewnątrz sam Stefan Jaracz zaprasza na premierę tego filmu. Uprzejmie zapraszam wszystkich na mój nowy film pod tytułem Jego Wielka Miłość. W roku 1938 powstał film Zapomniana Melodia. Program ten prezentuje liczne fotosy oraz obsadę aktorską z tego filmu. I tutaj również nawiązanie do płyt gramofonowych, ponieważ dwie piosenki z tego filmu Już nie zapomnisz mnie oraz Ach jak przyjemnie zostały nagrane na płyty gramofonowe. Program filmowy filmu Robert i Bertrand, również z 1938 roku w obsadzie aktorskiej Dymsza i Bodo. O Eugeniuszu Bodo ostatnimi laty było nieco głośniej z racji serialu prezentowanego w telewizji. Przedostatni z programów to program filmowy pierwszego długometrażowego filmu animowanego produkcji Walta Disneya Królewna Śnieżka. Film ten w wersji polskojęzycznej był prezentowany w kinach na przełomie 1938 i 1939 roku. Liczne fotosy przedstawiające Królewnę Śnieżkę, krasnoludków oraz dane o filmie. 1 500 000 rysunków, 600 rysowników, 80 muzyków tworzących muzykę do tego filmu, a prace nad nim trwały 3 lata. I ostatni z prezentowanych tutaj programów filmowych, reklamujący produkcję pod tytułem Paweł i Gaweł, również w obsadzie głównych aktorów Bodo i Dymsza. Ciekawostką tego programu jest to, że fizycznie jako wytwór materialny powstał w 1945 roku. Z tyłu reklamuje już radzieckie filmy. No niemniej jednak ten film z 1938 był prezentowany w kinach po II wojnie światowej. Ciekawostką tego programu jest również to, że Eugeniusz Bodo już nie żył, ponieważ stracił życie w 1943 roku, a nazwiska Adolfa Dymszy tutaj nie uświadczymy, ponieważ w pierwszych latach po II wojnie światowej miał zakaz występowania z racji tego, że w okresie okupacji hitlerowskiej występował w jawnych teatrzykach. Więc jego nazwiska tutaj w tym programie nie ma, mimo że występował w głównej roli jako Gaweł. Prezentowane tutaj programy, można powiedzieć, są małymi dziełami sztuki. Widać w nich kładziono nacisk i na dobór fotografii, i na odpowiednią czcionkę reprezentującą obsadę aktorską, ale również stanowią doskonałe odzwierciedlenie klimatu
epoki sprzed prawie 90 lat.